Jeszcze niedawno człowiek żył w dużej bliskości z przyrodą. Obecnie ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach. Co więcej, ponad 90% naszego czasu spędzamy wewnątrz budynków. Dlatego tak ważne jest, by zadbać o zieleń wewnątrz i wokół domu. Zieleń wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Rośliny wewnątrz budynku przywracają właściwy skład chemiczny powietrza. Oraz pomagają utrzymać optymalny poziom wilgotności. Rośliny wokół domu, poza walorami estetycznymi, mają wpływ na poprawę jakości powietrza, wytwarzając tlen i zatrzymując pyły. Zieleń reguluje wilgotność i temperaturę powietrza, uniemożliwiając kumulowanie się energii cieplnej w podłożu lub ścianach. Latem w budynkach energooszczędnych i pasywnych mogą pojawić się problemy z przegrzaniem. Można temu zapobiec sadząc drzewa liściaste od strony południowej. Dzięki temu latem liście na drzewach chronią budynek przed nagrzewaniem. Zimą liście opadają i umożliwiają promieniom słonecznym swobodny dostęp do wnętrza domu. Roślinność może stanowić skuteczną barierę przed wiatrem. Drzewa i krzewy sadzi się od strony najbardziej narażonej na podmuchy wiatru. Stosowanie roślinności jako ochrony budynku przed wiatrami ogranicza straty ciepła nawet o 10%. Coraz większą popularnością cieszą się zielone dachy, czyli nasadzenia na dachach budynków, które chronią je przed przegrzewaniem i przemarzaniem. Zieleń na dachu obniża jego temperaturę, dzięki czemu potrzeba mniej energii na chłodzenie budynku. Zielony dach jako dodatkowa warstwa izolacyjna wpływa przez to na poprawę energooszczędności obiektu. Dachy zielone ze względu na sposób użytkowania dzieli się na dwa rodzaje. Dachy zielone ekstensywne, których nie można dowolnie zagospodarować. Oraz dachy zielone intensywne, z których można swobodnie korzystać. Systemy ekstensywne są z reguły niskie, lekkie i niedrogie. Dachy tego typu są nieużytkowe. Rośliny dobiera się w taki sposób, aby nie trzeba było ich podlewać ani kosić. Ilość wody odprowadzanej do kanalizacji deszczowej zmniejsza się o około 50% w porównaniu z dachem tradycyjnym. Dachy intensywne można swobodnie użytkować. Grubsze warstwy dachowe umożliwiają dowolną aranżację zieleni, od trawników przez większe krzewy aż do dużych drzew. Coraz częściej wykorzystuje się je także do produkcji żywności. Takie dachy wymagają intensywnej pielęgnacji oraz regularnego nawadniania. Ilość wody odprowadzanej do kanalizacji deszczowej zmniejsza się nawet o 90%. Ze względu na sposób wykonania warstw dachowych wyróżniamy dachy o klasycznym układzie warstw oraz tak zwane dachy odwrócone. Układ klasyczny oznacza, że warstwa hydroizolacji znajduje się nad płytami izolacji termicznej. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że jako termoizolację możemy zastosować zwykły dachowy styropian. Dach o klasycznym układzie warstw ma nieco lepsze parametry izolacyjności termicznej niż dach odwrócony, przy tej samej grubości termoizolacji. Wadą jest to, że hydroizolacja jest bardziej narażona na uszkodzenia. W dachu odwróconym warstwa hydroizolacji znajduje się poniżej płyt termoizolacyjnych. Dzięki temu hydroizolacja jest lepiej chroniona przed uszkodzeniami. Zamiast styropianu trzeba jednak zastosować droższy polistyren ekstrudowany, który jest odporny na wilgoć. Ze względu na kontakt termoizolacji z wodą, dachy odwrócone mają nieco gorsze parametry termiczne niż dach klasyczny o tej samej grubości ocieplenia. Stosowanie zieleni w budynku i w jego otoczeniu znacznie podnosi walory estetyczne przestrzeni oraz korzystnie wpływa na mikroklimat. Dzięki roślinności można też poprawić parametry termiczne budynków. Chronić je przed przegrzewaniem w lecie oraz wychładzaniem zimą.